Okay, witam Was w tym odcinku z serii News Dzisiaj mam dla Was kolejne informacje ze świata World of Tanks No i zaczniemy sobie od czołgu Mamut. Ma być to 9 tier, czołg ciężki niemiecki Który jest obecnie testowany na superteście I co ciekawe, ten pojazd oczywiście nie jest zastępcą v 4502B Tylko to jest jakiś czołg eventowy, także... Hmm, możliwe, że będzie jakąś nagrodą, za co nie wiadomo. Jego dziewiątka mógłby być taką jakby mniejszą nagrodą niż Obiekt 260 w misjach osobistych, tak sobie pomyślałem. Ale może co innego, cholera wie. W każdym razie, hmm, tutaj mamy opis tego pojazdu. Jest to wersja czołgu z 1942 roku i pojazd miał ważyć 120 ton, miał być czołgiem super ciężkim. No i nigdy nie powstał oczywiście, nie ma co się dziwić, pewnie byśmy o nim usłyszeli. Jeżeli chodzi o charakterystyki, przy założeniu, że, że załoga będzie miała 100% wyszkolenia, to tak, 2000 HP, wiadomo, to jest bardzo dużo jak na dziewiątkę, to jest prawie, że najwięcej chyba z czołgów ciężkich. VK właśnie ma 1950, a to ma dwa koła, czyli no najwięcej ze wszystkich czołgów ciężki 9 tieru. Silnik 720 KONI. Przyznacie dość słaby. Jak na 120 ton. Daje tutaj to nam moc na tonę 9. Maksymalna prędkość 20. No, czyli bardzo powoli. I 15 do tyłu. <laughs> Prawie nie będzie żadnej różnicy. Jeżeli chodzi o prędkość obrotu kadłuba, 18 stopni na sekundę. No, dość powoli również obrót wieży 21, opory na gruntu, niestety ich tutaj nie mam jak porównać, bo nie ma ym, połeczki oporów, zasięg widzenia 390 metrów, czyli yy, nie będzie najlepszym tutaj spoterem, bo jakbym miał 400 to by było w porządku, a 390 to tak średnio. I co, jeżeli chodzi o pan też, to według parametrów 100 na Przodzie kadłuba 80 na boku, z tyłu nie wiadomo, i jak to wygląda na przodzie. Moi drodzy, zobaczcie, tu mamy czerwono, tu mamy czerwono, i czerwono to jest 120. Tam trochę jaśniejsze czerwone to jest 100 nawet. nawet tak 90, mógłbym powiedzieć. Czyli co, tutaj będzie 120. Tu również, jakieś słabsze punkty, błotniki. Co tutaj mamy? Tutaj jest pomarańczowo, czyli jeżeli arteria w to trafi, to będzie mogę spokojnie przebić. Zobaczcie, jeżeli tu dostaniemy odarty. W to żółte pole, no bo czołg tutaj nie strzelał raczej, no to no chyba, że coś by było wyższe od tego czołgu. No nie wiem, nie wiem. Tak to wygląda na samym przodzie. To nie jest coś tak grubo, jeżeli tutaj strzeli yy, dziewiątka jakaś inna, to spokojnie według mnie przebije. Bok, tutaj mam 80. Yy, wieża, bok trochę twardszy. Oj, tył tutaj już nawet tak 70. Yy, no. Wydaje mi się, że... Tutaj jest w ogóle na niebiesko, czyli nie wiemy, ile tutaj jest. Ale tutaj... 70 mi się wydaje, że będzie. Tak wygląda sam model. Wydać, y że to jest taki jeszcze... Wiecie... Jest, ale... <laughs> Daleko do tego, zanim wejdzie do gry. Nie ma co na razie tutaj... Komentować jego wartości bojowej bo, bo się ona może zmienić kilkakrotnie. Więc y po tych pierwszych screenach mogę wywnioskować, że... Jeżeli chodzi o pancerz, to no nie będzie on jakoś super twardy, jak na 9V na pewno ma lepszy Ale Jest tutaj coś innego, czego VC nie ma, czyli inna armata. Bo porówny ten czołg na razie do wiadomo. Dobre według mnie porównanie, bo podobna prędkość, pancerz du duży, dobry no i działo tutaj jest jak jest 150 Standardowo 750 uszkodzeń Penetracja 225, no to jest bardzo, bardzo mało, szczególnie, że pojazd nie ma pocisków goldowych. No to naprawdę jest pewien surprise dla mnie. Mamy tutaj tylko Apeki i Haeki. Haeki pewnie by miały 950 uszkodzeń. No i tak. Ma to całkiem sporo uszkodzeń na minutę. Ponad 3000 cenność 0,38, czas celowania prawie 2,7 sekundy, depresja armaty minus 8 stopni, czyli całkiem w porządku depresję, myślałem, że będzie mało. No, po takim wstępnym rzucie oka, no armata nie jest dość cena aby snajpić, ale też nie możemy tym snajpić, no bo to w ogóle nie dość, że nie ma przebicia, to jeden, to dwa, no... Raczej to się nie nadaje do snajpienia, do tankowania, bo to ma to tyle HP. Nie jest to super twarde. Nie jest to też jakoś Jakoś super dobrze uzbrojone. Ta armata jest niezła, ale no pod warunkiem, że wylosuję nam dziewiątkę. Jak wylosuję dychy, to pojawią się problemy i będziemy musieli strzelać hajkami po 300. Będzie śmiesznie, to jest pewne. Nie wydaje mi się, żeby to był jakiś super choke. ale. Nie całkiem sporo szkód za minutę, ponad 3000. No to jest coś, z czego wiele pojazdów nie ma. Mm. Także, no, event tank, no to mówi wszystko, tak. czas y zaglądam na to event tank, Znaczy, że się nie pomyliłem nigdzie. No i tak, to jest event, czyli no, może kiedyś go dostaniemy. Dobra. Y lecimy dalej. Obiekt 777. Słyszeliście o nim? Powinniście. Był Newsik na kanale. I ja powiedziałem, że pojazd jest na razie w takiej hmm, słabej postaci. Nie ma co w ogóle go porównywać z Zabik 260. Wargaming powiedział tak, poprawimy go trochę. Poprawili go. No i potem, co się stało, jak go poprawili, stwierdzili, że dalej jest za słaby. I mamy tutaj już takie podsumowanie tego, jak on będzie się prezentował na ogólnym teście 9.9 i co poprawili. Oczywiście głównie szybkostrzenność, bo ona była. Bardzo dużym problemem, tam ponad 14 sekund na załodze 100% bez modułów. A teraz to jest naprawdę znacznie szybciej, jak możemy tutaj y, przeczytać. Teraz jest to niecałe 12 sekund, czyli no sporo, sporo. I tak, row to już nieistotne, bo powiedziałem ile teraz ładuję, 11,8 sekundy. Poprawili czas celowania, mamy teraz 2,6 sekundy tutaj czas sterowania, czyli krótko, naprawdę jak na ruską armatę, to radziecką to szybciutko. Cenu już 0,34 czyli też snajperska już bym powiedział, prawie jak na taki, tonację. Depresja z minus 3, minus 5 stopni czyli stwierdzili, że to była przesada bo tym człowiekiem się po prostu nie dało grać na takim terenie z pagórkami, wydmami, i tak dalej, teraz to będzie znacznie, według mnie, bardziej y, komfortowe. Poprawi tutaj minimalnie obrót kadłuba, no i oporę na gruntu y, mniejsze, czyli będzie czołg jeździł po prostu lepiej. Szczególnie jak widzimy tutaj, chyba dla y, miękkiego podłoża. Y, tutaj mam także ogólne parametry czołgu. Ja ich nie będę już omawiał, bo y, to. Pewnie jest jasne. No i tak tylko dla przypomnienie, to będzie nagroda w jednej z przyszłych kampanii, pewnie piątej. Y, otrzyma czołg y, 20 tysięcy osób. Czyli sporo, sporo. Yy... A nie, przepraszam, przepraszam, to jest o is piątym, tak, to teraz fail. Is, IS-a piątego otrzyma 20 tysięcy osób. To chciałem powiedzieć później, ale już za późno. Yy, ten czołg nie wiadomo ilość podtrzyma. I yy, także. Tutaj mój fail, mój fail. Dobra, lećmy dalej. Już teraz a propos samej mapy Clamorsów sobie porozmawiamy. I tak z tego całego tutaj zbioru informacji można wywnioskować jedno. Do radia Wargaming FM została zaproszona jedna z osób, która pracuje w Wargamingu. I to był chyba jeden z deweloperów. I ta, tematem była mapa globalna 2.0, to będzie ta przyszła. Ona ma być już niedługo. To jest kwestia naprawdę, bym powiedział, nawet dni. Yy, znaczy, no może dni to przesada. No, miesiąc, coś takiego. I co tutaj jest takiego interesującego? Yy, jak dobrze wiecie, wprowadzi ona podział mapy na regiony, gdzie będą walki na szóstych tierach, na ósmych i na dziesiątych, czyli już nie będzie czegoś takiego, że tylko dychy. I to było zawsze wkurzające w tej grze, że nie było takiego... czegoś innego. Zawsze było tylko na kampaniach te mniejsze tiery, a teraz będzie to lepiej, według mnie, em, podzielone. Z tym, że wiadomo, czym wyższy tier, tym lepsze będą nagrody za prowincję. I tak tutaj przykładowo, zobaczcie, na szóstych tierach prowincja będzie dawała 100 golda, na ósmych 200, a na dziesiątkach od 300 do 500 sztuk złota. Jak pewnie zauważyliście, te wartości są bardzo małe. Teraz mamy za taki, taką Brandenburgię, Londyn, 4000 ponad, a tutaj jest 300-500, to co chodzi? Te wartości będzie można pomnożyć przez razy 10 maksymalnie, ponieważ jeżeli będziemy ulepszać swoją siedzibę, swoją prowincję, to będzie ona generowała większe... Zyski, większą ilość golda na, na dobę, oczywiście. To jest tutaj w tym podpunkcie wyszczególnione. Hmm. Czyli maksymalnie w tym wypadku 5000 można byłoby mieć. To powoduje też pewien problem, według mnie, ponieważ jeżeli promujemy trzymanie innych prowincji, to kraje będą chciały tworzyć sojusze, aby po prostu sobie siedzieć bezpiecznie na. Kupce swojej, która generuje zyski, czyli nie będzie się opłacało jechać gdzieś daleko walczyć, mimo że będzie tam więcej godna na prowincję, no bo tutaj już mamy prowincję y, po prostu wzmocnioną. po cholarę się ruszać z miejsca, prawda? Także takie kampienie na mapie, bym powiedział. Y, także naloty i ostrzały arteryjskie będą miały miejsce w mapie globalnej 2.0. Y, stara zostanie mapa zamknięta, także nie będzie dwóch, to chyba oczywiste. No i co? Tutaj jeszcze jest takiego ciekawego? E, chyba tyle. Okej. Okay. Z Q&A to jest coś, co często pojawia się na Dominie. E, po przetłumaczeniu oczywiście na język polski. E, odpowiedzi. No i co? Z nich można się cieka ciekawego dowiedzieć. E, tryb dominacji będzie trybem trwającym e, miesiąc. Czyli to nie będzie trwał tryb. E, no i to jest jakby taki test. Przed bitwami garażowymi, które były zapowiadane w 2011 roku No troszeczkę im to zajęło, ale nie, przynajmniej tyle dobrego Że w końcu tutaj e, ruszyli głowami, aby wziąć za to e, O zmianach na mapach w 9.8 pewnie słyszeliście W ogóle ona ma wyjść 28 chyba... A czy takie są plotki e, na EU serwerze 26 na rosyjskim dwa dni później pojawi się u nich ten tryb dominacji. No u nas to będzie wszystko później, no ale my jesteśmy zawsze krok za ruskimi ruskim serwerem. No i co? Zmiany na apach jak wyglądają, to pewnie wiecie, ale ten przygotował takie animowane gify. Widzimy tutaj to jest całkiem fajnie. Zobrazowane teraz te rejony, tutaj szczególnie na północy. Mapy tutaj ta, ta południowa część, tutaj był taki lasek, teraz go nie ma. Jeżeli chodzi o zekwryt mapę, no to tutaj mamy oczywiście bunkry znacznie większe. Tutaj zobaczcie jakie malutkie, tutaj już znacznie większy. Jeżeli chodzi o Pieszczystą Rzekę, tutaj wiadomo ten wąwóz na dole. A na Kareli, szczególnie ten wjazd tutaj jest z taką gigantyczną zmianą od środka. Także są pewnie tam. Pogłoski, że Wargaming kombinuje coś z modelem japońskiego Tygrysa. Jak on wygląda to zobaczycie tutaj sami. Jakieś pierdolo, ogólnie nic szczególnie wartego uwagi. Mogę podlinkować, bo nawet nie chciałem się tutaj zbytnio zagłębiać w ten temat. Zainteresował mnie natomiast model E5 w HD. To nie jest jakoś może super duży. Ale jest taka pewna tutaj fotka. No, jak to wygląda? Taki jaśniejszy. Szczególnie tutaj widać, że sama armata jest innej jakości. No, nic specjalnego: no to jest jeden screen na sam choke, tak? Pojawi się pewnie więcej tutaj zdjęć, ujęć już wkrótce. Pewnie po patchu 98. No i dobra. To by było na tyle, jeżeli chodzi o odcinek. Mamy Mamuta, mamy buffa dla obiekta777, e, trochę o mapkach, trochę o mapie globalnej 2.0 e, Coś tam było. E, mam nadzieję, że chyba wszystko co chciałem przekazałem. No i dobra. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dziękuję za uwagę i do proszenia.